Bardzo serdecznie witam. Dzisiejsze spotkanie będzie wymagało maksymalnej koncentracji z mojej strony, ze strony słuchaczy. No i oczywiście musimy się uzbroić w cierpliwość, bo podejrzewam, że będzie mi ciężko zmieścić się w 40 minutach czasu podczas dzisiejszego studium biblijnego. A chcę mówić o kwestii niezwykle istotnej, zwłaszcza w przededniu święta wszystkich zmarłych i zaduszek. Co to jest piekło i czy w ogóle piekło istnieje? Na początek pierwsza zasadnicza uwaga. Dla uniknięcia nieporozumień związanych z różnymi przekładami Pisma Świętego, niniejsze rozważanie oparłem na hebrajsko-polski Stary Testament, przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich, wydany przez oficynę wydawniczą Vacatio w Warszawie. Grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, oficyna wydawnicza Vocatio, Warszawa. Uważam, że powyższe przekłady interlinearne są najwierniejszym oddaniem hebrajskiego Starego Testamentu i greckiego Nowego Testamentu na język polski. Po tej uwadze wstępnej przystąpmy do sedna sprawy. W Piśmie Świętym występują pojęcia, które mylnie są uważane za dowód istnienia piekła jako miejsca wiecznych mąk potępionych ludzi. W zapisie Starego Testamentu jest to hebrajski wyraz Sheol, a w greckim Nowym Testamencie słowa Hades, Gehenna i Tartaros. Zbadajmy, co one naprawdę znaczą w Biblii. W Starym Testamencie oczywiście mamy do czynienia z hebrajskim słowem Sheol, które jest tłumaczone grób, otchłań, kraina umarłych. W Księdze Hioba w 17 rozdziale od wersetu 13 po 16 znajduje się następujący zapis. Jeśli ufam, że Szeol moim domem, jeśli w ciemności rozcielę posłanie moje, jeśli zniszczeniu powiem, ojciec mój tyś, matka moja czy córka moja robactwu. I gdzie zatem nadzieja moja? Nadzieję moją, kto może ujrzeć ją? Czy do bram Szeolu zejdę? Czy razem w proch zejdziemy? To była Księga Hioba, 17 rozdział, werset 13 po 16. Teraz przeczytam zapis pierwszej Księgi Samuelowej, drugi rozdział, werset 6. Jahwe sprowadza śmierć i daje życie. Sprowadza do Szeolu i z niego wyprowadza. Analizując teksty Starego Testamentu, w których występuje słowo Szeol, okazuje się, że biblijny Szeol to miejsce milczenia, w którym zmarli śpią w prochu ziemi. Jest miejscem odpoczynku zmarłych, dobrych i złych, bogatych i biednych, czyli wszystkich. Zapisy Starego Testamentu opisują Szeol jako miejsce, gdzie panują gęste ciemności. Jego mieszkańcy nigdy nie widzą światła. Oprócz ciemności jest tam tylko proch. Nie ma w nim jakiejkolwiek działalności i wszelkiego używania. Umarli w Szeolu nie wiedzą, co się dzieje na ziemi. Jest miejscem, w którym nic się nie pamięta i jest się zapomnianym. A najlepsze, co jest w Szeolu, to wypoczynek. W Szeolu nie ma diabłów, ani jakichkolwiek mąk. Nie występuje w nim żadna forma życia i świadomości.
Pewien zapis księgi Hioba odnoszący się do stanu umarłych jest dobrą ilustracją Szeolu, chociaż w tym zapisie słowo Szeol nie występuje. Jest to księga Hioba, 3 rozdział, od wersetu 13 po 19. Albowiem teraz leżałbym i uspokoiłbym się, spałbym. Wtedy byłby odpoczynek dla mnie z królami i doradcami ziemi, którzy budują miejsca teraz będące ruinami dla niego, lub z władcami złoto mają, napełniają domy ich srebrem, lub jak dziecko, które urodziło się martwe, ukryty byłem. Nie byłem jak dzieci, które nie widziały światła. Tam niegodziwcy zaprzestają wrzasku i tam odpoczywają zużywający siły. Razem uwięzieni doznają ulgi, nie słyszą głosu poborcy. Mały i wielki tam on jest i sługa wolny jest od panów jego. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie w księdze Hioba, wypowiedzi Hioba tak bardzo barwnie i ciekawie, dość dokładnie opisują Szeol. Job cierpi. Pragnie, aby śmierć zakończyła jego cierpienia. Pragnie umrzeć. Zdaje sobie sprawę z tego, że w grobie, czyli w Szeolu, nareszcie będzie miał spokój. Ale przeczytajmy jeszcze Księgę Kaznodziei Salomona, 9 rozdział, werset 10. Albowiem to, co będzie szukała ręka Twoja, aby czynić w sile Twojej, czyń. Ponieważ nie ma czynów, ani rozpoznania, ani wiedzy, ani mądrości w Szeolu, do którego Ty idziesz tam. W grobie, do którego każdy człowiek zdąża, nie ma już nic. A więc kwestia Szeolu w Starym Testamencie myślę, że jest bardzo jasna. To jest kraina umarłych, kraina zapomnienia. Przejdźmy do Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie występuje greckie słowo Hades. Greckie słowo Hades jest odpowiednikiem hebrajskiego słowa Szeol ze Starego Testamentu. Wyraz Hades występuje, z tego co stwierdziłem, 10 razy w Nowym Testamencie. I muszę razem z wami te 10 tekstów przeczytać i omówić. Myślę, że jest to konieczne. Pierwszy tekst znajduje się w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, werset 23. I ty, Kafarnaum, czy aż do nieba będziesz wywyższone? Aż do otchłani. I tu właśnie występuje w tekście greckim słowo Hades. Aż do otchłani zejdziesz. Paralelny tekst znajduje się w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale i wersecie 15. Pan Jezus zapowiada zniszczenie, unicestwienie w przyszłości Kafarnaum położonego nad Jeziorem Galilejskim. Kafarnaum jako zamieszkana miejscowość nie istnieje. Obecnie ruiny Kafarnaum tworzą Tel Hum i są celem licznych wycieczek turystycznych, pielgrzymek. Popatrzmy teraz na Ewangelię Mateusza, 16 rozdział i werset 18. Znowu wypowiedź Pana Jezusa. A ja zaś ci mówię, że ty jesteś Petros, a na tej skale zbuduję mą społeczność zwołanych i bramy otchłani. Tu w tekście greckim występuje słowo Hades. I bramy otchłani nie przemogą jej. Kafarnaum wstąpiło do Hadesu,
czyli do unicestwienia, nieistnienia. Ale Kościół Chrystusa nigdy nie ulegnie bramom Hadesu. Nie zostanie unicestwiony, nie przeminie, będzie trwał wiecznie. Słowa Pana Jezusa potwierdza historia chrześcijaństwa. Mimo wielowiekowej opozycji i prześladowań, Kościół Chrystusa nie został zniszczony. Bramy Hadesu nie pochłonęły go. Kolejny tekst to jest Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, werset 23. Brzmi on następująco. I w otchłani, i tu w tekście greckim występuje słowo Hades, i w otchłani, podniósłszy oczy jego, będąc w męczarniach, widzi Abrahama z daleka i Łazarza na łonie jego. Tekst Ewangelii Łukasza, 16 rozdziału i 23 wersetu, jest jedynym w całym Nowym Testamencie zapisem kojarzącym Hades z miejscem mąk potępionych ludzi. Ten tekst wymusza na nas dokładne przyjrzenie się temu zapisowi w całym jego kontekście, aby zrozumieć problem. Bo przecież nie możemy budować podstaw wiary na jednym tekście wbrew wielu tekstom przedstawiającym badane przez nas zagadnienie w zupełnie innym świetle. Najpierw zapoznajmy się, czym był Hades w religii i mitologii starożytnych Greków. Hades był krainą umarłych. Dzielił się na trzy części. Wyjątkowo zasłużeni ludzie żyli błogo na polach elizejskich. Niczym nie wyróżniający się szli do Erebu. Ci, którzy narazili się bogom, byli strącani do Tartaru, gdzie cierpieli wieczne męki. Katami były tam Erynie, obłąkane z okrucieństwa demony, nie mające miłosierdzia. Dlaczego zapis Ewangelii Łukasza 16 rozdziału i wersetu 23 nie może być podstawą naszego zrozumienia biblijnego stanu umarłych? Po pierwsze, badany tekst jest częścią podobieństwa, przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Podobieństwo jest formą bajki, nieautentycznej historii, fikcyjnym opowiadaniem z morałem, z którego należy wyciągnąć wnioski. Celem tej przypowieści nie jest przedstawienie stanu umarłych, lecz wskazanie na najwyższy autorytet Pisma Świętego, co jest bardzo mocno podkreślone w końcowej części przypowieści. Po drugie, ponieważ przypowieść o bogaczu i Łazarzu jest fikcyjnym opowiadaniem, nie możemy występujących w niej wątków uważać za realne w rzeczywistości. Jeśli ktoś uważa cierpienia bogacza w Tartarze Hadesu za rzeczywiste, to musi uznać również za realne i inne szczegóły przypowieści, takie jak, że zbawienie wygląda, jak jest przedstawione, iż Łazarz jest, siedzi na łonie Abrahama. Potępieni i zbawieni widzą się nawzajem i rozmawiają ze sobą. A gdyby Abraham się zgodził, to Łazarz mógłby nawet zejść do miejsca mąk bogacza i spotkać się z nim. Albo zmoczonym w wodzie końcem swojego palca Łazarz, dotykając języka cierpiącego bogacza, ulżyłby mu. Przecież w rzeczywistości to jest kompletny nonsens. Po trzecie, w czasach Chrystusa kultura, język i wierzenia greckie były popularne. Świat Chrystusa był światem schelenizowanym.
Pan Jezus zaczerpnął z mitologii greckiej dobrze znane obrazy, aby na ich tle, ukazując los bogacza i Łazarza, wywyższyć autorytet Biblii. Pan Jezus i jego słuchacze, wśród których większość była Żydami, znając te obrazy, wcale nie wierzyli w ich realność. Były one dobrym tłem literackim dla przypowieści, tak jak i my nieraz dla wyrażenia pewnych myśli ubieramy je w mity i wierzenia starożytnych Greków, wcale nie wierząc w ich realność. Na przykład, gdy widzimy, że ktoś wykonuje jakąś ciężką pracę, która nie przynosi oczekiwanych rezultatów, to wtedy mówimy, że ten ktoś wykonuje syzyfową pracę. Czy to znaczy, że wierzymy w realność mitu o Syzyfie, który ukarany przez bogów wtaczał wielki głaz na szczyt góry, a on przed szczytem staczał się i tak bez końca? Albo gdy widzimy, że ktoś wybitny ma jakąś słabość, to mówimy, że to jest jego pięta Achillesowa. Czy wierzymy wtedy w realność greckiego mitu o niepokonanym Achillesie, który poległ podczas zdobycia Troi, trafiony strzałą w piętę, bo ta pięta nie zanurzała się w kąpieli zapewniającej nieśmiertelność, gdy matka kąpała w niej małego Achillesa, trzymając go właśnie za tą piętę? Czwarty punkcik. Żeby właściwie zrozumieć jakąś kwestię teologiczną, musimy zebrać i zbadać wszystkie występujące na ten temat teksty w Biblii. Nie można na jednej wypowiedzi budować teologii, odrzucając inne teksty dotyczące badanego zagadnienia. Takie używanie Biblii jest manipulacją, którą stosował szatan, kusząc Jezusa na pustyni. Wyrywał z kontekstu pewien tekst i używał go w celu skuszenia Pana Jezusa. W Nowym Testamencie mamy cztery Ewangelie. One wzajemnie się uzupełniają, tworząc pełny obraz życia i działalności Pana Jezusa. Tak samo uzupełniają się i wzajemnie wyjaśniają teksty biblijne dotyczące jakiejś kwestii teologicznej, którą akurat badamy. Po piąte, w Biblii mamy wiele metafor i porównań, których nie należy rozumieć dosłownie. Na przykład sęk krzyczy z belki w ścianie. Oset rozmawia z cedrem. Zagubiony człowiek przyrównany jest do zagubionej drachmy albo owcy. I tak dalej. W Biblii występują nierealne zwierzęta, bestie, kłosy i krowy chude i kłosy i krowy tłuste i tak dalej. Wszystko to symbolizuje rzeczywiste i realne wydarzenia i sprawy. Tak samo należy traktować podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. Pan Jezus za pomocą podobieństwa, literackiej przenośni, metafory, przedstawił realną wiarygodność i najwyższy autorytet Pisma Świętego, używając pewnych obrazów zaczerpniętych z greckiej mitologii. Popatrzmy teraz na kolejny tekst. Są to Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, od wersetu 25 po 31. Troszeczkę dłuższy fragment przeczytam. Drugi rozdział, werset 25 do 31. Dawid bowiem mówi o nim, o Panu Jezusie. Widziałem przed sobą Pana przede mną przez cały, że po prawicy mej jest, aby nie zostałbym potrząśnięty.
Przez to zostało uciszone serce me i rozweselił się język mój. Jeszcze zaś i ciało me rozbije namiot na nadziei. Bo nie pozostawisz duszy mej ku grobowi. I tu w tekście greckim występuje słowo Hades. Nie pozostawisz duszy mej ku grobowi. Ani dasz świętobliwemu swemu, żeby zobaczył ruinę. Dałeś mi poznać drogi życia, wypełnisz mię weselem z oblicza Twego. Mężowie bracia, można powiedzieć z otwartością do was o patriarsze Dawidzie, że i umarł, i został pogrzebany, i grobowiec jego jest wśród nas aż do dnia tego. Prorokiem więc będąc i wiedząc, że przysięgą przysiągł mu Bóg, z owocu biodra jego posadzić na tron jego. Zobaczywszy przed sobą, powiedział o powstaniu pomazańca, że ani nie pozostawiony został ku grobowi. I tu występuje w tekście greckim słowo Hades. Ani nie pozostawiony został ku grobowi. Ani nie ciało jego zobaczyło ruinę. W powyższym zapisie, gdy apostoł Piotr mówi o grobie Dawida, używa greckiego słowa mnema. Pomnik, nagrobek, grobowiec, grób. Natomiast cytując starotestamentalne proroctwa mesjanistyczne, dwa razy miejsce pochówku Pana Jezusa określa greckim słowem Hades. Dlatego w przekładach Biblii miejsce pochówku Pana Jezusa określone w tekście greckim słowem Hades oddane jest polskim słowem otchłań. Ale to na jedno wychodzi. Chodzi tu o grób, miejsce pochówku. A teraz Księga Apokalipsy. Pierwszy rozdział, werset od 17 po 18. Apokalipsa, pierwszy rozdział, wersety od 17 po 18. I gdy ujrzałem go, padłem do stóp jego jak martwy. I położył prawicę jego na mnie, mówiąc: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący, i stałem się martwy, i oto żyjący jestem na wieki wieków. I mam klucze śmierci i otchłani. I tu właśnie w greckim tekście występuje słowo Hades. Mam klucze śmierci i otchłani, Hadesu. W powyższej wypowiedzi Pan Jezus oświadcza, że nie tylko ma władzę i moc nad śmiercią, ale i nad Hadesem, w sensie krainy umarłych, otchłani, grobu. Czyli Pan Jezus ma moc i władzę także nad umarłymi, może ich na przykład z martwych wzbudzić. Kolejny zapis to jest Księga Apokalipsy, 6 rozdział, werset 8. Księga Apokalipsy, 6 rozdział, werset 8. I ujrzałem, i oto koń zielony i siedzący na nim. Imię mu śmierć i otchłań. I tu właśnie występuje w tekście greckim słowo Hades i otchłań towarzyszy z nim. Tam, gdzie przeszła śmierć, tam zostają groby. Występujący w tym tekście wyraz Hades, który towarzyszy temu jeźdźcowi nazwanemu śmiercią, oznacza po prostu grób. Popatrzmy na Księgę Apokalipsy, 20 rozdział, wersety od 13 po 14. Księga Apokalipsy, 20 rozdział od wersetu 13 po 14. Jest to scena sądu ostatecznego. I dało morze martwych w nim, i śmierć, i otchłań. I tu właśnie występuje w tekście greckim słowo Hades
i śmierć i otchłań dały martwych w nich i osądzeni zostali, każdy według czynów ich i śmierć i otchłań. I tu właśnie znowu występuje w tym fragmencie słowo Hades. Rzucone zostały do jeziora ognia. To śmierć druga jest, jezioro ognia. Wizji sądu ostatecznego. Jan widział nieprzeliczone tłumy niesprawiedliwych ludzi stojące przed tronem Boga. Jan zapisał, że zmartwychwstali oni na sąd z różnych miejsc globu ziemskiego, gdzie zastała ich śmierć, gdzie spoczęli. Wielu zmartwychwstało z mórz i oceanów, bo ileż to istnień ludzkich one pochłonęły. Inni powstali z otchłani, czyli z Hadesu, czyli grobów i prochu ziemi. Dalej czytamy, że po zakończeniu sądu ostatecznego w jeziorze płonącym ogniem i siarką zostaną unicestwieni na zawsze nie tylko bezbożni ludzie, ale i śmierć i otchłań, grób, czyli Hades. To oznacza, że w nowym świecie nie będzie śmierci, a więc nie będzie i Hadesu, czyli grobu, otchłani, krainy umarłych. Jeśli ktoś uważa Hades za piekło w sensie wiecznych mąk, to ma problem, bo z danego tekstu wynika, że piekło nie będzie wieczne. Ono też zostało wrzucone do jeziora ognistego, oznaczającego unicestwienie, nieistnienie. To tyle, jeśli chodzi o słowo Hades. Przejdźmy do kolejnego słowa. W Nowym Testamencie jest to greckie słowo geenna, w spolszczonej formie gehenna. I wyraz ten, jak stwierdziłem, występuje 11 razy w wypowiedziach Pana Jezusa i raz w zapisie apostoła Jakuba. Na południe od Jerozolimy rozpościerała się w Starym Testamencie Dolina Hinnoma. Była ona miejscem przeklętym i wzgardzonym. W czasach apostazji Izraela składano tam bóstwom ościennych pogańskich narodów ofiary, nierzadko z ludzi. Za dni Chrystusa była miejskim wysypiskiem śmieci, nieczystości, odpadów i padliny, a zdarzało się, że nawet i zwłok ludzkich. Wszystko to rozkładało się lub tliło i było trawione przez ogień. Wokół unosił się dym i fetor. Grecy nazwali dolinę Hinnoma Gehenną. Stąd tak nazywana jest w Nowym Testamencie. Pan Jezus w swoich wypowiedziach przyrównywał ostateczny los niesprawiedliwych, szatana i jego demonów, do unicestwienia odpadów i nieczystości na wysypisku w Dolinie Gehenny. Tak jak w Gehennie odpady ulegały unicestwieniu przez ogień i rozkład, tak potępieni grzesznicy, szatan i demony zostaną wyrokiem sądu ostatecznego unicestwieni na zawsze przez ogień. I tu muszę przeczytać kilka tekstów biblijnych mówiących właśnie o unicestwieniu niesprawiedliwych przez ogień. Unicestwieniu, niewiecznych mękach. Oto otwieram ostatnią księgę Starego Testamentu. Jest to księga proroka Malachiasza i interesuje nas rozdział 3, czytam werset 19. Rozdział 3, werset 19. Bo oto nadchodzi dzień,
który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Prawdą jest, że ludzie niesprawiedliwi zostaną unicestwieni przez ogień. Ale tekst biblijny nie mówi o wiecznym paleniu się tych ludzi w ogniu, tylko mówi, że zostaną spaleni i pozostanie po nich popiół. Zostaną unicestwieni na zawsze. Teraz chciałbym przeczytać z Nowego Testamentu fragment drugiego listu apostoła Piotra, trzeci rozdział, wersety od 5 po 7. Trzeci rozdział od wersetu 5 po 7. Obstając przy tym przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Werset w tym samym rozdziale 10 po 12. 10 po 12. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Tekst mówi o spaleniu ziemi i spaleniu zła, niesprawiedliwych, a nie o wiecznych mękach. A teraz Księga Apokalipsy, 20 rozdział. I w 20 rozdziale przeczytajmy sobie wersety od 11 po 15. Już fragmenty tego opisu sądu ostatecznego przed chwilą przeczytaliśmy, ale przeczytajmy jeszcze raz całość. Od wersetu 11 po 15, 20 rozdział. I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. A więc tekst biblijny wyraźnie tłumaczy i śmierć, i Hades, czyli grób, i wszyscy niesprawiedliwi są wrzuceni w ogień jeziora płonącego ogniem i siarką. Są unicestwieni przez ogień, ale to nie są wieczne męki. Tak jak tu jest napisane, to jest druga śmierć, anihilacja, unicestwienie, wieczne nieistnienie. I w 21 rozdziale i 8 wersecie, 21,8, czytamy: udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców,
i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców. Będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Apostoł Jan, natchniony autor Księgi Apokalipsy, nie pozostawia żadnych wątpliwości i nie pozwala na dobrowolną interpretację tego, co przeczytaliśmy. On bardzo wyraźnie zapisał dwa razy, że jezioro płonące ogniem i siarką to jest śmierć druga, niebyt, nieistnienie, unicestwienie całkowite. I śmierci, i grobu, czyli Hadesu, i niesprawiedliwych, a w kontekście szerszym także szatana i jego demonów. Przejdźmy teraz do wypowiedzi Pana Jezusa w kontekście Gehenny. Pierwszy zapis znajduje się w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, werset 22. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 22. Ja zaś mówię wam, że każdy gniewający się na brata jego podległy będzie sądowi. Który zaś powiedziałby bratu jego raka, podległy będzie Sanhedrynowi. Który zaś powiedziałby głupcze, podległy będzie w gehennę ognia. Zostanie jak te śmieci wyrzucony w tą gehennę ognia. Kolejny tekst, wypowiedź Pana Jezusa, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 29. Jeśli zaś oko Twe prawe wjedzie do obrazy Cię, wyrwij je i rzuć od Ciebie. Pożyteczne jest bowiem Ci, aby zginął jeden z członków Twych, a nie całe ciało Twe rzucone było do gehenny. I paralelny tekst znajduje się w Ewangelii Marka, 9 rozdział, werset 47. Abyś nie był rzucony do gehenny i tam w gehennie, jak te śmiecie i odpady, zostaniesz strawiony, rozłożysz się i przestaniesz istnieć. Ale nie ma mowy o jakichś wiecznych mękach. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 30. 5 rozdział, werset 30. Jeśli prawa Twa ręka wjedzie do obrazy Cię, wytnij ją i rzuć od Ciebie. Pożyteczne jest bowiem, aby zginął jeden z członków Twych i nie całe ciało Twe w gehennę odeszło. Paralelny tekst znajduje się w Ewangelii Marka, 9 rozdział i tam werset 43 i 45. Podobne znaczenie ma jak poprzedni tekst. Jeśli nie uporasz się z grzechem, to ten grzech Cię zniszczy. W efekcie ostatecznym będziesz jak te śmieci, jak te odpady, wyrzucony w tą gehennę i tam będzie Twój koniec. Mateusz, 10 rozdział, werset 28. 10 rozdział, werset 28. I nie bójcie się zabijających ciało, zaś duszy nie mogących zabić. Bójcie się zaś raczej kogo? Tego, który i duszę, i ciało zgubić w gehennie. Paralelny tekst znajduje się w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział i werset 5. Ludzie mogą nam odebrać życie, ale nie odbiorą nam naszej wiary, naszego zbawienia. Nie złamią, jeśli będziemy wierni, naszej psychiki.
naszego oddania się Bogu. Bo takie tutaj jest znaczenie słowa dusza. Ale jest ktoś, kto może nie tylko zniszczyć nasze ciało, ale i spowodować śmierć duszy, jeśli uda mu się odciągnąć nas od Pana Jezusa. A więc dusza jest śmiertelna. Duszę można zabić, unicestwić. Duszę i ciało można wrzucić w gehennę ognia, czyli unicestwić, tak jak te śmiecie w Dolinie Hinnoma. A teraz przeczytajmy sobie Ewangelię Mateusza, 23 rozdział, werset 15. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i suchy ląd, by uczynić jednego prozelitę. I kiedy stanie się, czynicie go synem gehenny dwakroć jak wy sami. W tej wypowiedzi Jezusa syn gehenny oznacza syna potępienia, zatracenia, unicestwienia, ale nigdy nie syna piekła w sensie miejsca wiecznych mąk. Popatrzmy na Ewangelię Mateusza, 23 rozdział, werset 33. 23 rozdział, werset 33. Węże, płody żmij, jak uciekniecie od wyroku gehenny? A więc od wyroku zagłady, unicestwienia. Zapis apostoła Jakuba, znajdujący się w liście Jakuba w 3 rozdziale i wersecie 6, brzmi następująco. I język ogniem, świat niesprawiedliwości. Język ustanowiony jest wśród członków naszych, plamiący całe ciało i rozpłomieniający krąg urodzenia i rozpłomieniany przez gehennę. Zapis Jakuba o języku będącym rozpłomienionym przez gehennę oznacza, że język może być narzędziem zła, prowadzącym do potępienia i unicestwienia. Tutaj gehenna jest symbolem zniszczenia, symbolem unicestwienia. W Nowym Testamencie występuje również greckie słowo tartaro, spolszczone na tartaros. W Nowym Testamencie termin ten użyty jest tylko jeden raz. Jest to drugi list Piotra, 2 rozdział i werset 4. Drugi list Piotra, 2 rozdział i werset 4. Brzmi następująco. Jeśli bowiem Bóg zwiastunów, chodzi tu o aniołów, gdy zgrzeszyli, nie oszczędził, ale powrozą mroku, strąciwszy do tartaru, wydał na osądzenie strzeżonych. Tartaros nie oznacza miejsca wiecznej kary, niekończących się mąk w piekle, ponieważ tam szatan i demony oczekują na sąd ostateczny, jakby są uwięzione. Tartaros jest miejscem czasowego ograniczenia wolności szatana i demonów w oczekiwaniu na sąd ostateczny. Do tej idei oczekiwania demonów na sąd ostateczny nawiązuje list Judy. No i interesuje nas 6 werset, gdzie Juda zapisał: aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Na wielki dzień sądu. Wiecznych pętach. Wiecznych pętach aż do dnia sądu, który
zakończy, że tak powiem, te oczekiwanie. Wieczne pędy, czyli, czyli po prostu nieodwołalne uwięzienie, byśmy powiedzieli. Tego stanu rzeczy nie da się już zmienić. Apostoł Piotr zapisał, że upadli aniołowie, strąceni zostali do Tartaru. Ale czytając Księgę Apokalipsy zauważyłem, że upadli aniołowie zostali wyrzuceni z nieba i strąceni na ziemię. I chciałbym przeczytać fragment Księgi Apokalipsy i tam 12 rozdział. I w 12 rozdziale werset 7 po 9. 12 rozdział, werset 7 po 9. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I wersety od 12 i 13. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. Gdzie został zrzucony smok i jego aniołowie? No na ziemię. A Juda i Piotr piszą, że właśnie ta ziemia jest tym miejscem pobytu szatana. Nie może tej ziemi opuścić. Jest jakby na tej ziemi uwięziony i razem ze swoimi demonami oczekuje na sąd ostateczny. Dlatego należy sądzić, że tym miejscem, które apostoł Piotr określa Tartaros, jest właśnie ziemia. Tartarem nazywali Grecy najniższą część Hadesu, gdzie przestępcy odbywali po śmierci najsroższe kary. Podobnie upadli aniołowie, uwięzieni na naszej ziemi, oczekują na sąd ostateczny, który skaże ich na najsroższą karę, śmierć wieczną, unicestwienie, niebyt. Nastał czas, aby podsumować i wyciągnąć wnioski końcowe naszego rozważania. Po pierwsze, Pismo Święte nie uczy o piekle jako miejscu wiecznych mąk ludzi potępionych. Ta idea ubliża Bożej miłości i sprawiedliwości. Przedstawia charakter Boga w złym świetle. Wielu ludzi odrzuciło wiarę w istnienie Boga, stało się ateistami, dlatego że nie mogło się pogodzić z chrześcijańską ideą pełnego miłości Boga, który przez całą wieczność będzie torturował i znęcał się nad niesprawiedliwymi. Drugi wniosek. Dogmat o piekle, niebie i czyśćcu wyznawany w wielu kościołach chrześcijańskich, nie mający biblijnego uzasadnienia, został przejęty z mitologii i religii greckiej. Pola elizejskie Hadesu, gdzie żyją błogo ludzie wyróżnieni, przechrzczono na niebo. Ereb dla osób pośrednich między dobrymi a złymi zastąpiono czyśćcem. Tartaros stał się piekłem, a Erynie diabłami. Trzeci wniosek. W Piśmie Świętym, w hebrajskim Starym Testamencie i w greckim Nowym Testamencie nie występuje słowo piekło.
Gdy to słowo utrwaliło się w chrześcijaństwie powszechnym, zaczęto go używać w przekładach Biblii, tłumacząc na nie hebrajski Szeol, grecki Hades, Gehenna, Tartaros. Terminy te, jak wykazałem w dzisiejszym rozważaniu, były używane przez natchnionych autorów ksiąg biblijnych dla określenia grobu, krainy zmarłych, unicestwienia, nieistnienia lub ziemi jako miejsca pobytu szatana i demonów w oczekiwaniu na sąd ostateczny, ale nie piekła w sensie wiecznych cierpień bezbożnych. Tłumaczenie w różnych przekładach Biblii tych terminów na piekło jest niewłaściwe. Wprowadza czytelników Słowa Bożego w błąd. Prowadzi do niewłaściwej teologii, utrwala pogańskiego pochodzenia doktrynę o piekle, czyśćcu i niebie. I czwarty, ostateczny punkcik. Pismo Święte uczy, że nie istnieje żadna forma życia po śmierci. Wszyscy zmarli śpią w prochu ziemi i w dniu ostatecznym zmartwychwstaną. Sprawiedliwi do życia wiecznego, a niesprawiedliwi na sąd ostateczny, w wyniku którego zostaną na zawsze unicestwieni. Tutaj przydałoby się przeprowadzić jeszcze rozważanie dotyczące spirytyzmu, czyli objawień rzekomo zmarłych osób wobec żywych. Ale myślę, że w przyszłości do tego dojdzie i zostanie to nagrane, aby każdy mógł ten materiał przeanalizować. Dziękuję wszystkim za uwagę, za cierpliwość. Proszę, dokładnie przebadajcie te kwestie. Każdy ze słuchaczy, który chciałby dokładnie to sprawdzić, może zamówić drogą internetową dzisiejszy wydruk, co to jest piekło. No i oczywiście taki wydruk otrzyma, będzie mógł sprawdzić, przeanalizować, no i oczywiście samemu się przekonać. Moi drodzy, jest jeszcze jedna propozycja. Gdyby ktoś z was chciał otrzymać bezpłatną książkę Nadzieja na trudne czasy, bardzo proszę kontaktować się drogą mailową, składać zamówienia i tą książeczkę wszystkim chętnym wyślemy pocztą. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia kolejnym razem. No i dziękuję Bogu, który na kartach Pisma Świętego jednak wyprowadza nas z tego błędnego koła, czy błędnej studni piekła, nieba i czyśćca. Dziękuję, że te sprawy zostały, Bogu dziękuję, że te sprawy w Piśmie Świętym zostały jednak na tyle jasno, wystarczająco wyjaśnione, że nikt błądzić nie musi, jeśli oczywiście jest szczerym i obiektywnym chrześcijaninem. Do zobaczenia. Amen.